trakcie piątkowych uroczystości na rynku głównym doszło do drobnego incydentu. Kibice uczestniczący w uroczystościach użyli świec dymnych, co spowodowało reakcję policji i w konsekwencji srogą sankcję finansową. Czy była ona niezbędna? Co prawda, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jednak jak w inny sposób niż okrzykiem czy odpaleniem rac zamanifestować ten wyjątkowy moment w grudziąckich obchodach tego święta? Przyznać trzeba, że sam udział kibiców w grudziąckich obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych przysporzył uroczystości dodatkowej, szczególnej oprawy. W imieniu Rządu Jedności Narodowej witam państwa.